Po 7 taki wynik w piłce nożnej to rzadkość, ale niestety właśnie takim zakończył się dziś mecz w Ekstralidze Olimpii Szczecin. Niestety, gdyż to nasza drużyna przegrała z Medykiem Konin i żadnym pocieszeniem nie może być fakt, że na wyjeździe Olimpia uległa Medykowi jeszcze wyżej, bo aż 1-10. Krzysztof Dziedzic. Medyk, czarne stroje, to drużyna, która w 21 spotkaniach zanotowała zaledwie jedną porażkę. I to z powodu występu nieuprawnionej zawodniczki. Przed meczem z Olimpią zespół z Konina na wyjeździe rozegrał 10 spotkań i wszystkie wygrał. W Szczecinie cudu nie było. Festiwal bramek rozpoczęła i zakończyła Patrycja Balcerzak, była zawodniczka Pogoni Women Szczecin, która uważa, że miejsce Olimpii nie jest w Ekstralidze. Poziom tutaj Olimpii Szczecin powinny grać w pierwszej, tak? Jeżeli my chcemy jako piłka kobieca robić ten krok do przodu, zdecydowanie przynajmniej 4 do 6 zespołów nie powinno grać w najwyższej klasie rozgrywkowej. Podobnego zdania była bramkarka Medyka Anna Szymańska, także była zawodniczka Pogoni Women. Takie drużyny, które gdzieś tam bronią się, wybijają piłkę jak najdalej, nie chcą się rozwijać, uważam, że nie powinny grać w Ekstralidze. Do końca sezonu pozostało Olimpii 6 spotkań. Zajmując ostatnie miejsce w tabeli szczecinianki, do zespołu z bezpiecznego miejsca tracą 10 punktów. Krzysztof Dziedzic, TVP3, Szczecin.